Cześć, dzień dobry, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj, słuchajcie, zrobimy sobie mierzymy, czyli taka zupełnie totalna odskocznia od vlogów. Poprzymierzamy sobie trochę jesiennych rzeczy, a w ostatnim vlogu mówiłam Wam i pokazywałam, że złożyłam zamówienie na ubrania marki Sinsay. Też kilka akcesoriów do domu, jak pościele, no i organizery na bombki. Od tych organizerów sobie zaczniemy, bo w sumie jeszcze tego w ogóle nie rozpakowałam. Nie wiem, jak to wygląda. I no zobaczymy, czy w ogóle te organizery mają jakikolwiek sens. No, karton leży już u mnie tutaj, słuchajcie, od kilku dni i nawet nie miałam okazji poprzymierzyć tych rzeczy. Natomiast w jednej rzeczy już chodziłam, metkę ściągnęłam i jest to spódnica, długa spódnica w panterkę, bo wzór tej panterki jest bardzo ładny, ale to, słuchajcie, za chwilę. Więc najpierw, tak jak wspomniałam, zaczniemy sobie od produktów do domu i tutaj mamy organizer na bombki. Organizer plastikowy, który obszyty jest zieloną lamówką. W sumie to jest kolor takiej butelkowej zieleni, więc tak idealnie na święta. Zamówiłam sobie dwie sztuki. Chyba kot chce wyjść na balkon. Chodź. No chodź. Proszę bardzo. I czy tutaj mamy rozmiar tego, żeby Wam powiedzieć, jak duże to w ogóle jest? Nie ma. A, bo to są jakieś przekładki tekturowe. Takie zwykłe. Przekładki tekturowe. Tutaj to wygląda tak. Aha, i to trzeba, słuchajcie, sobie samemu poskładać. Tutaj akurat są brzydko jakoś tak obcięte, porozrywane, ale tu widzę, że tylko jedna taka sztuka jest. Tutaj to wygląda w miarę spoko. Okej, tak, czyli mamy takie, słuchajcie, przekładki. Natomiast też wiecie, bombki mają różny rozmiar, różne kształty. I też pytanie, czy na przykład te niektóre bombki nam się tutaj pomieszczą. Nie. Właśnie, bo to są, słuchajcie, w sumie nawet takie małe te przegródki. No tak mało miejsca na bombeczkę, muszę przyznać. Nie? Ale w sumie można zrobić tak. Po długości, albo zrobić większy kwadrat, czyli przełożyć tu. I mamy taki większy otwór na większą bombkę, załóżmy. No, to jest takie... Ale nawet jeśli w żaden sposób tego, nie wiem, nie wykorzystam, bądź się nie przyda, to i tak sam organizer w sobie wygląda po prostu całkiem źle. Okej. Tak, tu mamy takie uszy. No okej, to jest takie lekkie, poręczne. Nie wiadomo, można tutaj coś wrzucić nawet. Można tutaj wrzucić lampki choinkowe i trzymać na poddaszu. Ładnie to wygląda. Albo taki pokrowiec na kask. W sumie, czemu nie?
Nie, nie głupie. Akurat taka wielkość. Pokrowiec na kask. Jak ktoś ma do jazdy na snowboardzie, na nartach. No i teraz pokażę Wam pościel, którą zamówiłam w kolorze zielonym. I pościel mam już ubraną, przyprałam ją, wypłukałam w płynie do płukania, tak żeby ją zmiękczyć, żeby ładnie pachniała. No i tak na początku byłam trochę sceptycznie nastawiona do tego koloru, ale bardzo ładnie to wygląda. Pościel jest w takiej ciemnej, butelkowej zieleni w połączeniu z taką jaśniejszą, jakby miętową lamówką. No i tak, to wygląda właśnie w ten sposób, czyli mamy tę zieloną pościel, tutaj ta jaśniejsza, również zielona lamówka. Do tego dobrałam prześcieradło w podobnym odcieniu. To jest prześcieradło 160x2. Natomiast brakuje mi trochę zapasu tych 25 cm, więc tam z tamtej strony trochę zabrakło mi materiału, tak żeby dobrze naciągnąć na materac. Więc lepiej jest po prostu wziąć większy rozmiar. Załóżmy 180x2, to powinno nieco pomóc, tak żeby lepiej naciągnąć na materac, ale wiadomo, są prześcieradła, które mają ten zapas 25 cm. Tutaj akurat tego nie było, ale i tak udało się jakoś w miarę to naciągnąć i póki co jeszcze mi to tutaj nie zlatuje. No, pierwszy raz w życiu mam tak ciemną pościel, a zawsze chciałam sobie kupić, słuchajcie, nawet taką czarną w jednym kolorze, bo wydaje mi się, że wygląda to po prostu tak bardzo elegancko. Zawsze gdzieś tam miałam kolorowe pościele, jakieś wzory. Natomiast no, tym razem zdecydowałam się na jeden taki ciemniejszy kolor i powiem Wam, że jestem bardzo zadowolona. Tutaj mamy pościel zapinaną na zatrzaski, to się bardzo ładnie trzyma, bo już nie jedną pościel z Sinsay mam, więc jakby znam te zaczepy i one dobrze się sprawdzają. Także słuchajcie, no ja kolor zielony bardzo lubię, więc podoba mi się to, jak to wygląda. I teraz sprawdźmy sobie ubrania, a myślę, że zaczniemy sobie od spódniczki, którą zdecydowałam się zakupić na jesień i zimę. Ona jest w brązowym odcieniu, plisowana. W ogóle plisowane spódniczki są ostatnio w modzie. I zamykana, zapinana na zamek błyskawiczny tutaj z tyłu. Dosyć cienki materiał, ale taki idealny na polską złotą jesień, dlatego że no, ona nie jest zbyt gruba, natomiast myślę, że też idealnie sprawdzi się po prostu z rajstopami w nieco chłodniejsze dni, zdecydowanie, no i do kozaków i do tego jakiś taki gruby, nieco dłuższy sweter, taki nieco luźniejszy i oversize. W takim połączeniu właśnie dobrze to widzę. I słuchajcie, mamy to. Tak wygląda plisowana spódnica. Od razu tutaj dobrałam kozaki i myślę, że one bardzo fajnie tutaj wyglądają do tej spódnicy. Na ten moment goła noga, ale równie dobrze sprawdzą się tutaj rajstopy i takie nieco grubsze rajstopy na zimę. Wydaje mi się, że może sweter powinien być w nieco ciemniejszym odcieniu. I dobrze by pasował również sweter, taki dosyć gruby, z warkoczowym splotem. Dobrze będzie pasował nawet nieco dłuższy sweter, który byłby nawet dotąd. Też to będzie dobrze wyglądało. Bardzo mi się podobają plisowane spódnice. One wyglądają tak dziewczęco, niesamowicie, trochę szkolnie, ale elegancko. Jeśli chodzi o fason, no to bardzo ładnie się układa, ładnie dopasowuje się tutaj do talii i tak jak mówię, no materiał jest idealny, bo on jest taki dosyć cienki, ale ciepły, więc też nie będzie pogrubiał. Fajnie to wygląda, także mi się bardzo podoba. Teraz słuchajcie, mamy secik, czyli mamy bluzkę zapinaną na guziczki aż po samą szyję. W kolorze bordowym, mnóstwo jest teraz ubrań w tym kolorze i to jest mega topowy odcień w tym roku, tej jesieni. Jeśli chodzi o bluzkę, bluzka jest taka nieco krótsza, na długi rękaw, bardzo przyjemny materiał. Nie wiem, czy pamiętacie, ale
kiedyś, myślę, że to było 2 albo nawet 3 lata temu, bardzo dużo i bardzo często chodziłam w leggingsach z ekoskóry. Właściwie to prawie, że się z nimi nie rozstawałam. Niesamowicie wygodnie, a poza tym też no, fajnie to wygląda. Ja bardzo lubię elementy z ekoskóry na jesień. Zdecydowanie w zeszłym roku nawet, słuchajcie, kupiłam przecież płaszcz w mango. No i w zeszłym roku było to w sumie chyba na koniec nawet zimy, więc teraz tak naprawdę mam okazję, żeby w tym płaszczu z ekoskóry pochodzić. No ale tak jak wspomniałam, kiedyś dużo chodziłam w leggingsach, sporo już mi się powycierały. Są one dosyć stare, więc teraz zakupiłam sobie nowe. No i tak, tutaj mamy leggingsy z Sinsay, z wysokim stanem, wciągane. Ładnie się rozciągają, są dopasowane, idealnie sięgają do kostki, gdzie ja mam 1,62 m. I w sumie w żadnym miejscu nie są luźne. Materiał jest dosyć cienki, nie jest ocieplany od środka. I oczywiście do takich leggingsów możecie założyć dłuższy sweter, tak żeby zakryć brzuch oraz pośladki. Wtedy to będzie wyglądało tak stylowo. Jeśli ktoś lubi, oczywiście może dobrać coś krótszego. Wtedy jest tak bardziej kobieco i tak seksownie, powiedziałabym. Ale jeśli wolicie tak bardziej zachowawczo, no to zdecydowanie sweter nieco dłuższy. No i w sumie ja bym założyła też do tego kozaki. No i teraz jest fajnie z kozakami. Podoba mi się. Mamy kurtkę. No jasne. W sumie jak mamy tą stylizację, to możemy od razu sprawdzić kurtki, które dwie zamówiłam. Jedna jest w kolorze bordowym. Proszę bardzo, tak to wygląda. Musiałabym sprawdzić w lustrze. Ładny kolor. Fajny odcień, naprawdę. No. Tak, i nawet podoba mi się ten kołnierz, tylko on się musi tutaj ustawić. Nieźle. Nie wiem, może niekoniecznie pod z tym swetrem, który jest pod spodem, bo może tutaj ten dekolt powinien być bardziej taki, wiecie, wycięty i odsłonięty i wtedy ten kołnierz lepiej by się prezentował. Nie byłby taki bardziej, moim zdaniem, efektowny. Natomiast sama kurtka, jeśli chodzi o design, podoba mi się, dlatego że mamy tutaj klapy, które tak bardziej budują ramię, więc to mi się podoba. Tutaj te nity na kołnierzu. Fajnie, że ten kołnierz jest taki zwężający się ku dołowi. Podoba mi się to, że tutaj tak luźno, nonszalancko zwisa sobie pasek. Oczywiście można go sobie spiąć i zrobić sobie talię. To też wygląda świetnie. Więc to też jest jakaś taka dodatkowa opcja, więc ja takie kurtki ramoneski z paskiem najczęściej wybieram, bo to po prostu tak jakoś stylowo lepiej, fajniej wygląda. No i ta kurtka, no wiecie, ona jest asymetryczna, więc jak ją tak złapiecie, no to no ładnie, fajny fason, naprawdę bardzo mi się podoba. I jak mierzymy kurtki, to sprawdźmy teraz czarną ramoneskę. Ona jest trochę podobna. Będzie podobna. Tak, to jest ten sam wzór. Możliwe, że to jest ten sam wzór. Tylko tutaj pasek nieco inaczej wygląda, bo jest z dziurkami. Okej, to sobie tutaj rozwiążemy, rozepniemy i sprawdźmy. Bo ona też jest asymetryczna. Tutaj na tym kołnierzu nie ma nitów, ale tutaj już są. I ona też jest krótsza. Też jest z paskiem.
podobna, nie? Czy tutaj to te ramię? Ale nie, trochę inna. Tutaj te klapy są nieco grubsze. Ta wydaje się być taka bardziej chyba kwadratowa, jakby oversize, ale też fajnie wygląda. Też taka ciekawa. Krótsza. Czy tak? To nie jest ten sam krój, natomiast jest bardzo podobna. Tutaj na tym górnym kołnierzyku nie mamy nitów. Tutaj te nity już na przykład występują. Też jest asymetryczna. Też mamy pasek, natomiast tutaj mamy ten pasek bardziej taki podziurkowany. Więc więcej się dzieje, można powiedzieć. Wydaje mi się, że też ta kurtka jest taka jakby bardziej kwadratowa, nieco oversize. Tamta wydaje mi się, że była taka może bardziej dopasowana. No i też tutaj te klapy wydaje mi się są grubsze niż w tej poprzedniej kurtce, więc te chyba jeszcze bardziej tak budują ramię. W każdym razie mi osobiście bardzo się to podoba, bo ja akurat takie elementy lubię. No, w każdym razie też dobrze wygląda. Też mi się podoba. Aha, i tutaj mamy zamyczek. No i słuchajcie, ostatnia rzecz to ta przepiękna spódnica w panterkę, która jest bardzo taka delikatna, miła dla ciała, luźna, niezwykle przyjemna. U mnie jest aż do kostki. Ja tutaj połączyłam ją z kozakami, do kolan, z botkami, będzie też fantastycznie wyglądała. No i też dodatkowo mam tutaj pasek taliowy, który robi fajne odcięcie tutaj w talii. Ta spódnica jest na gumce, więc fajnie będzie wyglądał do tego sweter gdzieś, tak myślę, do tej długości albo nieco dłuższy. To tak naprawdę jak kto woli, bo to już jest kwestia gustu. Albo do dopasowanej góry. Myślę, że taka spódnica genialnie będzie wyglądała do gorsetu. Wtedy to będzie tak super kobieco. No i wiecie, tutaj ten dół jest taki nieco ciężki i luźny, więc mi akurat pasuje góra taka już bardziej odkryta i dopasowana, z odcięciem w talii, nawet tak naprawdę z nieco większym takim dekoltem widziałabym bluzkę, albo na krótki rękaw, albo z długim rękawem, ale jednak z gdzieś głęboko wyciętym dekoltem. Wtedy powiedzmy robi się taka równowaga w tej stylizacji. No i też no koniecznie, tak jak mówię, tutaj pasek. Pasek, słuchajcie, jeśli dobrze pamiętacie, no to był tworzony przeze mnie jeszcze pod marką Lavergo. Żałuję bardzo, że nie mam ich w sprzedaży, bo one są genialne. No i właśnie do takich stylizacji no są taką kropką nad i. Idealnie mi te paski zawsze pasowały jesienią, czy do kurtek, czy do żakietów, czy właśnie do swetrów, żeby robić sobie tutaj takie wcięcie w talii. No uwielbiam, kocham te paski. Jeśli miałyście okazję zakupić, no to mam nadzieję, że dalej Wam fantastycznie służą. W każdym razie, jeśli chodzi o spódnicę, no to jest genialna. Bardzo Wam polecam. Ja mam tutaj rozmiar XS i ona jest taka idealna akurat. I dalej mam jeszcze tak trochę luzu, szczerze mówiąc, bo ona jest bardzo rozciągliwa. Jak Wam się podoba?